Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku z budowy i w tym odcinku wracamy do pomieszczeń, bo ostatnio wrzucałam raczej takie dłuższe budowy, może niezbyt wielkie oprócz szkoły, ale generalnie dłuższe, a dawno nie nagrywałam właśnie tych pomieszczeń, czyli tych takich króciutkich filmów, które zwykle trwają około 6-7 minut. Także dzisiaj z takim filmem do Was przybywam i jest to pracownia malarska. Taka, którą można wykorzystać bez problemu w mieszkaniu, także ona będzie udostępniona, jakbyście chcieli ją do swojego mieszkania jakiegoś, czy do domu jakiegoś sima artysty wprowadzić, to oczywiście sobie pobierajcie bez problemu. Mój nick na Originie jest w opisie. I co jeszcze chciałam Wam powiedzieć, to, że wymyśliłam tą pracownię malarską, dlatego że ostatnio mam taką fazę na oglądanie Olsikowej i też trochę Sami, ale po prostu Olsikową to uwielbiam, jej charakter jest po prostu cudowny i podejrzewam, że kojarzycie te youtuberki, a jeżeli nie, to są to youtuberki prowadzące kanały, na których rysują, malują, takie to są właśnie kanały odnośnie malarstwa i pomimo, że ja malarstwem, absolutnie rysowaniem, niczym takim się nie zajmuję, nie mam jakiegoś wielkiego talentu, może nie jestem jakimś totalnie beztalenciem, ale talentu zdecydowanie nie mam i po prostu nawet tego nie robię, nawet nie próbuję, nawet nie rysuję, ale oglądanie tych kanałów sprawia mi jakąś wielką przyjemność, nie wiem dlaczego i tak mnie jakoś natchnęło, że czemu nie miałabym takiej pracowni malarskiej właśnie wybudować, także to wszystko ich zasługa. I linki do ich kanałów podam Wam w opisie, bo uważam, że warto do nich zajrzeć, a zwłaszcza jak się interesujecie malowaniem czy rysowaniem, to jak najbardziej dziewczyny wiele Was pewnie nauczą, wiele pokażą, wiele pomysłów, wiele inspiracji. Mam nadzieję, że pomieszczenie Wam się spodoba, że przyda się w Waszych rozgrywkach. Mody oczywiście będą w opisie, a tymczasem ja Wam uciekam i zostawiam Was jak zwykle z muzyką. Także przyjemnego oglądania i do następnego.